Witam wszystkich miłośników starożytności w kolejnym materiale o antyku na moim kanale. Ten film jest pierwszym z kilkuodcinkowej serii, jaką planuję co jakiś czas kontynuować. Życzoną serią są tajemnice starożytnej żeglugi. W ramach tego cyklu, w krótkich odcinkach, planuję poruszać wątki i zadawać pytania, na które po dziś dzień nie ma jasnej odpowiedzi w nauce. Jednym z takich tematów jest wątek kanału Suezkiego, o którym ostatnio stało się dość głośno na świecie z powodu jego blokady. Z tego materiału dowiecie się, kiedy ten kanał powstał po raz pierwszy i jak potoczyła się jego starożytna historia. Dla osób nowych na kanale przypominam, że o Egipcie tworzę osobną, chronologiczną serię – Historię starożytnego Egiptu. W kolejnych odcinkach opowiadam w niej o losach państwa faraonów, od momentu narodzin cywilizacji, przez kolejne, następujące po sobie dynastie. Jeżeli nie widzieliście tej sagi, obejrzyjcie ją po tym materiale. Link do całego cyklu znajduje się w opisie. Dzisiejszy film świetnie uzupełnia temat Egipcjan. Zaczynajmy! Starożytny Egipt. Jedna z najdłużej funkcjonujących cywilizacji starożytności. Przez w zasadzie tysiące lat państwo faraonów opierało się przede wszystkim na dostępie do życiodajnej wody Nilu. To dzięki tej rzece możemy mówić o powstaniu cywilizacji i rolnictwa. Drugim najważniejszym akwenem dla Egipcjan było oczywiście Morze Śródziemne, które wraz z rozwojem żeglugi umożliwiło Egipcjanom import oraz eksport najróżniejszych towarów z dalekich zakątków Europy oraz Bliskiego Wschodu. Jednak oprócz Nilu i Morza Śródziemnego, naturalną granicę na wschodzie stanowiło Morze Zewnętrzne, nazywane tak przez starożytnych Egipcjan. Chodzi oczywiście o Morze Czerwone, które oddziela Afrykę od Azji wodami dwóch zatok – Suezkiej i Akaby. Od Zatoki Suezkiej do Morza Śródziemnego jest ponad 100 km długości. W przeszłości dystans ten był mniejszy, czego pozostałością są jeziora Gorzkie i Timsah. W jeszcze dawniejszej przeszłości, w odległych epokach, Morze Czerwone i Śródziemne były połączone, a granice między kontynentami wyznaczała woda. Egipcjanie podróżowali Morzem Czerwonym od wczesnej dynastii okresu Starego Państwa, jednak początkowo organizacja wypraw morskich po wodach tego akwenu wymagała budowania statków przy jego wybrzeżach. Nie było połączenia Nilu z Morzem Czerwonym, co utrudniało logistykę i sprawiało, że nie był to najpopularniejszy kierunek wypraw. Dostrzegała to administracja państwa, wykształceni urzędnicy oraz kapłani i to zapewne w ich głowach narodził się pomysł połączenia tych dwóch arterii. W znacznym stopniu ułatwiłoby to podróże m.in. do legendarnej krainy Punt oraz szerzej otworzyłoby furtkę do poznania nieznanych lądów, umożliwiając Egipcjanom handel z ludami i państwami południa. Podjęto zatem decyzję o budowie kanału. Pierwszy znany projekt przewidywał powstanie szlaku wodnego łączącego Zatokę Suezką ze wschodnim ramieniem Nilu. W taki sposób miało dojść do powstania przejścia wodnego kontrolowanego przez Egipcjan. Realizacji miał się podjąć niejaki faraon Sesostris, tajemniczy władca nazwany tak przez Herodota. Pisali o nim także Strabon oraz Diodor Sycylijski. Tożsamość Sesostrisa pozostawała zagadką, przez co nie można było w jasny sposób określić ani czasu, ani dynastii, kiedy król ten panował. Władcę utożsamiano m.in. z Ramzesem II z XIX dynastii, jednak dzisiejsze badania sugerują, że tak naprawdę był nim niejaki Senuseret III, wielki władca XII dynastii. I to właśnie on podjąć miał się pierwszej próby przekopu ziemi egipskiej. Według podań starożytnych Greków, próba ta nie powiodła się. Legendarny Sesostris posłuchać miał swoich inżynierów, którzy ostrzegali, że realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do absolutnej katastrofy naturalnej. Wody Morza Czerwonego, których poziom znacznie przewyższał położenie delty Nilu, mógł doprowadzić do niewyobrażalnych w skutkach powodzi, co poskutkowałoby zniszczeniem Egiptu, a na pewno miast położonych w delcie. Projekt miano porzucić, a temat zagrożeń katastrofą naturalną spowodowaną budową kanału wracał w przyszłości niejednokrotnie, m.in. podczas kampanii Napoleona w Egipcie.
wydaje się dość jasne, że Sesostrisem był Senuseret III, władca średniego państwa. Odkryto co prawda w okolicach kanału pozostałości dwóch miast o nazwie Pitom i Ramzes, które łączy się z rządami Ramzesa II, władcy nowego państwa. Jednak król ten rządził przez ponad 66 lat i mógł po prostu starożytny kanał faraonów wielokrotnie odnawiać i restaurować, korzystać z niego, jednak nie był tym, który go wymyślił. Pierwszą jakąkolwiek udokumentowaną próbę przypiszmy zatem Senuseretowi III, którego, jak wspomniałem, uznaje się za Sesostrisa. Przedsięwzięcie rozpoczęto i, jak już powiedziałem, prawdopodobnie porzucono, ale dokończyć je mógł jeden z następców władcy. Na rządy 12 dynastii potwierdzono wielkie prace irygacyjne przeprowadzone w delcie Nilu. Co więcej, Senuseret III dokonał także potwierdzonego przebicia kanału na Nilu poprzez progi i skały na pierwszej katarakcie. Faraon zapisał się ponadto w historii jako władca międzynarodowy, który walczył nie tylko w Libii i Nubii, ale także w Syrii oraz w Arabii. Pomysł przekopania się do Morza Czerwonego brzmi zatem jak część ciekawego życiorysu. Jednak co ciekawe, Herodot pisał, że tajemniczy Sesostris wypłynął z armią jako pierwszy faraon wzdłuż brzegów Morza Zewnętrznego i podbił ludy zamieszkujące te tereny. Nie poświadczono istnienia wielkiej floty na Morzu Czerwonym za czasów 12 dynastii, a więc taka wyprawa byłaby możliwa przede wszystkim za pośrednictwem kanału, poprzez przerzucenie statków wojennych na Morze Czerwone. To znów sugeruje, że Senuseret mógł dokonać, mimo początkowo porzuconych prac, przekopu. Podania Herodota, mimo że ważne, pozostawiają jednak wiele do życzenia, a często są one po prostu mglistymi legendami. Jednak wiele faktów łączy Senusereta III z pracami w okolicach przekopu. Istnieje jeszcze jeden argument przemawiający za tym, że kanał Suezki powstał wcześniej niż rządy Ramzesa II. Chodzi o historię słynnej królowej Hatshepsut z 18 dynastii i jej wyprawę do Puntu. Jej żywot przypadał na przełom XVI i XV wieku przed naszą erą. Niedaleko starożytnego miasta Teby, stolicy Egiptu za czasów nowego państwa, w miejscowości Dej el-Bahari, stoi piękna świątynia tarasowa, wybudowana na rozkaz królowej. Ściany tej świątyni zdobią piękne płaskorzeźby, które opisują wyprawę królowej do krainy Punt. Co istotne, opisują wyprawę morską. W inskrypcjach i na płaskorzeźbach nie można przeczytać nic o pokonywaniu pustynnych piasków w celu dotarcia do Morza Czerwonego. Co więcej, próżno szukać tam informacji o jakimkolwiek przeładunku towarów czy przejściu członków załogi na ląd. Warto dodać, że relacja z wyprawy jest świetnie, dokładnie poświadczona na płaskorzeźbach w świątyni. Jeżeli doszłoby do konieczności przebycia jakiejś drogi lądem, raczej by o tym wspomniano. Egipt XVIII dynastii to przede wszystkim silna flota. Za rządów Ahmosa I podzielona na południową i północną marynarkę. Gdyby kanał wtedy nie istniał, Hatshepsut musiałaby wybudować własne statki, a i o tym żadnej wzmianki w świątyni nie ma. Pyszałkowici władcy Egiptu na pewno by o tym wspomnieli. W związku z powyższym przyjmuje się tezę, że wyprawę do Puntu odbyto Nilem, wyruszając z miasta Teby, płynąc aż do Delty. Tam flota skręcić miała we wschodnią odnogę rzeki, w tak zwane Bubastijskie Ramię, a dalej wpłynąć kanałem do Zatoki Sueskiej i Morzem Czerwonym do legendarnej krainy Punt i z powrotem do Egiptu. Z racji braku wzmianki o jakimkolwiek lądowym etapie podróży, przyjmuje się, że kanał istniał. Była to jedyna realnie możliwa do przebycia droga do Puntu. Zarówno prace irygacyjne Senusereta III z 12 dynastii, jak i podróż Hatshepsut z 18 dynastii, czy rozwój osad i zmasowane prace przy jakimś kanale irygacyjnym w okolicach jeziora Timsach, za rządów Ramzesa II, faraona XIX dynastii, są tylko poszlakami, a nie dowodami. Z racji takiego, niepewnego stanu wiedzy, powszechnie uważa się, że kanał po raz pierwszy wykopano w latach przypadających na czasy od rządów Senusereta III w XIX wieku przed naszą erą do początków rządów królowej Hatshepsut, czyli na przełom XVI i XV stulecia przed Chrystusem.
Jeżeli nawet kanał po rządach królowej i jej dynastii istniał, na przykład podczas panowania Ramzesa II, to gdzieś w trakcie trwania epoki nowego państwa został porzucony i zasypany przez pustynny piasek. Ostatnie przekazy o wyprawach na południe pochodzą z czasów Ramzesa III, a potem ustają. Jeżeli kanał jeszcze wtedy by istniał i byłby używany, jakiekolwiek wzmianki o tym raczej przetrwałyby do dzisiaj. Wydaje się, że w dawnych czasach egipskich kanał służył przede wszystkim jako brama do kontaktów z krainą Punt, a wraz z zanikiem podań o kontaktach z Puntyjczykami milkną także informacje o kanale faraonów. Temat wraca jednak kilkaset lat później. Pierwszym faktycznie potwierdzonym projektem przekopu terenów mających połączyć Nil z Morzem Czerwonym jest przedsięwzięcie faraona Necho II. Necho był faraonem z 26 dynastii saickiej, a na m.in. jego rządy w tzw. okresie późnym Egiptu przypada czas renesansu potęgi państwa faraonów. Państwa oraz kanału. Mamy wiele podań potwierdzających istnienie tego projektu. Przejście wodne wiodło od bubastyjskiego ramienia Nilu przez jezioro Krokodyli, czyli jezioro Timsah. Następnie prawdopodobnie przez jezioro Gorzkie w kierunku Zatoki Sueskiej, do której było już niedaleko. Trasa wiodła przez dolinę Wadi Tumilat. Ukształtowanie terenu w postaci wyschniętego starorzecza Nilu z małymi pustynnymi wyjątkami sprzyjało pracy i wykopaliskom. Prace nad projektem rozpoczęły się w 6 roku panowania władcy i trwały zapewne przez kilkanaście dobrych lat. Nie wiemy ile dokładnie, ale relacje egipskie donoszą o 120 tysiącach ofiar tej budowli. Ponad 100 tysięcy osób miało ponieść śmierć w wyniku wypadków, co sugeruje, że realizacja przedsięwzięcia trwała raczej długo. Nawet jeżeli straty w ludziach były mniejsze niż podają źródła, to mimo wszystko na pewno ogromna liczba robotników nie wróciła z nadwykopalisk. Skoro zatem zmarło tylu pracowników, to ile razy więcej ludzi musiało pracować przy kanale? Co więcej, brakuje podań mówiących, że do budowy zagoniono niewolników. Mieli to być rdzenni Egipcjanie. Ogromne nakłady i straty podkreślały zaawansowanie projektu budowli. Wszystko zmierzało do pięknego finiszu, jednak w pewnym momencie do faraona przemówić miała wyrocznia. Jeżeli ukończysz kanał, skorzystają z niego barbarzyńcy i wrogowie kraju. Necho II nie miał wyjścia. Niemalże skończony kanał faraonów musiał zostać porzucony. Pracę zawieszono, jednak nie na długo. Bowiem niespełna 100 lat później do Egiptu wjechali Persowie. Po podbiciu kraju faraonów wielki król perski Dariusz I podjął decyzję o kontynuowaniu prac, które porzucił Necho. I to właśnie Dariusz I uznawany jest za pierwszego, potwierdzonego budowniczego kanału, choć bardzo wiele poszlak sugeruje, że tak naprawdę odtworzył on przejście wodne, które istniało już zdecydowanie wcześniej, od czasów 12 dynastii. Dariusz, zachwycony swoim osiągnięciem, postanowił postawić przy południowym wyjściu kanału inskrypcję w 4 językach pismem klinowym. Treść wyryta w kamieniu brzmiała następująco. Ja, Dariusz Wielki, w tym miejscu władca kazał wyryć swoje wszystkie tytuły, postanowiłem wykopać kanał od rzeki zwanej Nilem do morza, które ciągnie się do samej Persji. Kanał wedle mojego rozkazu został wykopany, a statki płyną z Egiptu do Persji tak, jak chciałem. Po Dariuszu I zdecydowanie widać, że wierzył w potęgę myśli. Podania o kanale mówią, że było to przedsięwzięcie ogromne w swej skali. Herodot pozostawił po sobie relację, według której kanałem Dariusza mogły płynąć 2 triery obok siebie i jeszcze zostawało luzu. Ostałe się do czasów nowożytnych pozostałości i ruiny pozwalają obliczyć, że szerokość kanału wynosiła około 45 metrów, a głębokość minimum 6. Dokładna długość w kilometrach nie jest znana. Kanał Dariusza był nieco krótszy niż dzisiejszy kanał Suezki, który ma długość około 160 km. Wiemy, że podróż morska akwenem trwała około 4 dni. Kanał miał także wyglądać godnie, jak przystało na dzieło wielkiego Dariusza, dlatego na przykład jego brzegi wyłożono ciosowym kamieniem. Okres starć i konfliktów za czasów Dariusza I i długo po nich doprowadził do ruiny kanału. Przestano o niego dbać, bowiem w niespokojnych czasach żegluga między Egiptem a Persją nie należała do priorytetów, a z czasem ustała.
Przyczyniły się do tego także głębokie i czasem krwawe waśnie między Egiptem Ptolemeuszy a monarchią Seleukidów. O diadochach i ich starciach powstały na kanale 3 filmy w zamkniętej, skończonej już serii. Rzućcie na nią okiem, bowiem historię opowiedzieliśmy jeszcze w dawnym składzie kanału w sposób wyczerpujący. Link w opisie. Za czasów Egiptu Ptolemeuszy kanał był niezdatny do użytku i w niektórych miejscach wręcz zasypany piaskiem. Dopiero w III wieku przed naszą erą Ptolemeusz Filadelfos doprowadził do renesansu kanału Dariusza. Odnowił go, co umożliwiło ponowną wymianę handlową między Egiptem a regionami położonymi na południe i wschód od kraju faraonów. Ile trwała ponowna świetność kanału, nie wiadomo. Wiemy jednak, że po klęsce Kleopatry i Antoniusza w bitwie pod Akcjum pokonani próbowali uratować część floty, chcąc przerzucić ją z Morza Śródziemnego na Morze Czerwone. Zadanie okazało się jednak niemożliwe, bowiem kanał Ptolemeusza był w wielu miejscach niedrożny, co w konsekwencji uniemożliwiło ucieczkę tym akwenem. Jak skończyła Kleopatra i Antoniusz w obliczu beznadziei, wiecie doskonale. Jeśli nie, śledźcie historię starożytnego Egiptu. W końcu dotrze ona do tych czasów i historii. Gdy Rzymianie podbili Egipt i rozpoczęli tam swoje rządy, temat kanału i jego roli zapewne powrócił, chociaż wbrew pozorom nie ma na ten temat wielu podań. Nazwa odcinka wodnego łączącego Nil z Morzem Czerwonym w czasach rzymskich brzmiała Amnis Trajanus, co może sugerować, że to prawdopodobnie cesarz Trajan podczas swoich rządów przypadających na przełom I i II wieku naszej ery postanowił odrestaurować ten szlak. W późniejszych stuleciach do losów kanału nie przykładano wielkiej uwagi. Projekt popadał w ruinę po to, żeby za jakiś czas zostać znów odbudowany. Losy kanału w średniowieczu i w kolejnych epokach to temat na zupełnie inną opowieść. W ten sposób dobrnęliśmy do końca tego materiału, jednak mam dla Was parę wiadomości. Jak wiecie, lubię robić filmy długie i pełnometrażowe. Realizuję także różne serie, ostatnio przede wszystkim historię starożytnego Egiptu w odcinkach. Jednak długie filmy, co logiczne, robi się długo, dlatego uznałem, że krótsze filmy poruszające pewną konkretną tematykę są fajnym pomysłem. W przyszłości seria Tajemnice Starożytnej Żeglugi będzie kontynuowana, mam parę pomysłów na odcinki, jednak na razie nie zdradzę ich, niech będą niespodziankami. Napiszcie w komentarzu, jeśli macie jakieś przypuszczenia, zobaczymy, czy ktoś trafi, a może podsuniecie mi jakiś ciekawy pomysł na materiał. W ramach tego cyklu w zasadzie powstały już materiały na moim kanale, bowiem zarówno dwuczęściowy film o Fenicjanach, jak i dokument o tajemniczych ludach morza z całą pewnością mieszczą się w temacie tajemnic starożytnej żeglugi. Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie kanału. Niezmiennie dokładacie swoją cegiełkę do niezależności projektu. To bardzo ważne. Jeżeli jeszcze nie wspieracie kanału, a cenicie moją pracę, możecie to zmienić zostając moim patronem na Patronite bądź wspierając historyczny top dowolną kwotą na portalu Tipli. Jeżeli nie możecie sobie pozwolić na patronat, łapka i sub z dzwonkiem w ramach podziękowania wystarczy. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się!